Siemanko, z tej strony Araulen, witam was w pierwszym odcinku z Dying Light, najnowszej produkcji Techlandu o zombiakach. Powiem wam szczerze, że nagrywam to drugi raz, bo po 5 minutach za pierwszym razem wcięło mi dźwięk z gry, także niektóre osiągnięcia będą już odblokowane, żebyście nie byli zdziwieni. I od razu zaczynamy rozgrywać kampanię. Cutscenka. HUD aktywowany. Rozpocząć odprawę. Dane na temat celu. Kadir Sulejman. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat Hassan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hassana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje, bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu, nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. To bolało. Mówiłem, że to nie jest normalny zrzut. Połamcie mu nogi. Potem zabierzcie do Raisa. Co to cię? Wszyscy! Przestań! Hałas je przyciąga. Do tyłu! Do tyłu! Idą koledzy! Chodź na fight, no chodź, no chodź na fight, no. Auć, to był chyba zły pomysł. Dawaj, sprężamy ruchy. Zabierzmy go z ulicy. Wieża, mówi Jade, szykujcie szpital. Mamy gościa z raną głowy i pogryzioną ręką. O cholera, Amir ranny? Nie, Amir zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy. Co teraz? Znajdź Sulejmana i zdobądź plik. Zawarty w pliku opis procesu jest niekompletny i, jeśli zastosuje się go w obecnej postaci, niebezpieczny. Każde użycie będzie oznaczać wiele ofiar w ludziach. Plik należy koniecznie odzyskać. Okej, więc kontynuuj. Sam go uszczypnij. Boisz się. Wcale, że nie. To go uszczypnij. Mrugnął. Co? Znowu mrugnął. A co, jeśli to zombie?
Zombie! Uciekamy! Normalnie dzieci się nas boją. To jest przykre! No co teraz? Nie będziemy się nigdzie rozglądać. Nie będziemy się tu nigdzie rozglądać, bo tu nic ciekawego nie mam. No jednak jest coś ciekawego. Radio, o. Ja tutaj jestem trochę bardziej ogarnięty, bo już grałem, tak jak mówiłem, pierwsze pół godziny. Także wiem mniej więcej co, gdzie i jak. Ale to też pójdzie sprawniej, szybciej skończymy. Śpisz przez 3 dni jak zabity, a potem straszysz dzieciaki? Doskonały start 31. Gdzie jestem? Jesteś w raju, nie widzisz? Okej, starczy już żartów. Pokój 190. Szef powie ci resztę. Co znaczy 31? Pytaj szefa. A więc wszystkim rządzi szef. W takim razie idziemy do szefa. 31, to twój numer. Tutaj musimy iść. 31, zaraz. I ciśniemy. Jak nie da się biegać na razie. Obgadują nas! Dlaczego nas obgadują? To jest przykre. A ty to? Crane. 31. A tak. Jak twoja głowa? Głowa? Łapie. Słuchaj, póki szef nie powie, nie mam cię na liście. Leć więc z nim pogadać, żeby coś zacząć działać. A teraz wybacz, ale... Jakie chamstwo! Koju 190. To jest 180, także na następne piętro ciśniemy. Do szefa. Szefie! Nadchodzę! Otwórz. Szefunio. A szefunio ma tu coś ciekawego? Chyba nie. Szkoda. Zombie bites? LOL? Co ty robisz, człowieku? A, elementy parkura się włączają. No, siemanko. Hej, szukam... A ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie, ja... Chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz, gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś schronienie. Nazywamy to wieżą. Brecken i biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie. Gdyby nie ona, to od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno, co Jade uratowała, to twoje radio. Właśnie. Czy mogę je odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wierz mi, jest wręcz przeciwnie. Dobra, weź se. Ty wiesz, dla kogo biegacze tak ryzykują? Dla takich jak ty. Przyjąłeś antyzymę, którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy. Więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Ej, ej! To nie fair. Nie jestem leniem, ja tylko... Hej, szefie. Daj se. Ten gość, co mówiłem, siedzi na 13 piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć tu później. I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Brecken tu zawiaduje. A więc... Teraz idziemy na... Gdzie idziemy? Nie jestem leniem. Na 13 piętro, tak. To nie idę tam na dół, bo się zeszukałem, a trzeba tu iść. I tam taką windą zjechać, tak. Także raz, dwa wskakujemy. Siemanko. Gdzie się wybierasz? Na 13 piętro. Zdobyć coś dla Rahima. 13? Kurczę. To będzie brudna robota. Ale cóż, tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? Dobra, wchodzimy. I zjeżdżamy! No. Jezu, jak wielu ludzi tu umarło.
Tu Crane. Czekamy na twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli, kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść się w ich łaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Crane. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno. Jeden z tych ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, hej! Prawda? Hej! Pomocy! Co jest? Pomocy! Biegniemy! Tutaj. No halo! Co tu się dzieje? Co to ma znaczyć? Puka się! Wszystko w porządku? Zaciąłem się! Uciekając przed nim! O Boże! Musiałeś go zabić, co nie? A, cholera! To był mój brat. Chciałem go zobaczyć, dlatego tu przyszedłem. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Rahim, tu Crane. Jestem na 13. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. O cholera. 31. Polazłeś po Marka? Czy tam jest bezpiecznie? Wystarczająco bezpiecznie. Okej, zostań tam. Wysyłam na dół Lenę. Leż spokojnie. Lena tu będzie lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę. O, i alkohol. Daj razem. To zatrzyma krwotok. Szybko, proszę. Uspokój się, okej? Okay? Sprowadzę pomoc. Idziemy po gazy i alkohol, ale tak mnie zastanawia, dlaczego w wannie jest tyle krwi. Nie wiem, czy to cel zamierzony, czy jakieś niedopatrzenie. Pozbieramy wszystkie rzeczy, które tu są. Bo wszystko może się przydać. Weź części metalowe. Tutaj nic więcej nie będzie. Także idziemy w drugą stronę. Idziemy tutaj. Bierz taśmę. Tutaj coś będzie. Gwoździe. Co, gdzie, jak? Tutaj powinien być alkohol? Tak, alkohol. Dobra, mamy alkohol. I teraz drugi koniec po gazę. Wbijamy. Tutaj weźmiemy, co jest. W apteczce gaza. Jest okay, gaza. To wszystko, co poprosił Mark. Spróbujmy szczęścia. Tutaj jeszcze pobierzemy sobie, co potrzeba. Co może się przydać. Ups. I jeszcze tutaj. Tu nic nie mam, więc lecimy. Lecimy. Aha. Naciśnij i, aby otworzyć menu plany. Plany i... Zrób apteczkę. Okej, mamy zrobioną apteczkę. I ciśniemy do tego gościa. Przebiegłem. No, siemanko. Okej, kto jest ranny? On mocno krwawi. Niech zobaczę. Gaza i alkohol są dość prymitywne, ale działa. Okej, dziękuję. Zajmę się nim już. Dzień dobry. Dobra robota, 31. Cicha woda, cicha woda. Czemu wziąłeś moje narzędzie broni? Narzędzie broni? What? Dobra, nieważne. Hej, 31. Nieźle jak na nowego. Może źle cię oceniłem. Co było, minęło. Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Świetnie. Wdepnij więc do mnie. Musimy pogadać o twojej roli tutaj. Okej. Okay. Ciśniemy do Rahima. Wbijaj. I jedziemy. I wjechaliśmy, tak. Teraz tutaj w prawo. I jedziemy. Tu. Wow, ale wejście.
otwieraj. Dzień dobry. Dobra, załatwione. Bułka z masłem. Coś jeszcze? Ha, niech pomyślę. Rahim, czyś ty już doszczętnie zgłupiał, czy palma ci odbija? Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo. Ładunki wybuchowe? Serio? Co? Wybuchowe? Ja nigdy nic tak... Nie umiesz kłamać, nigdy nie umiałeś. Ja wiem, co robię. Tak? Myślisz, że jesteś Geroj? Nie jesteś mamą. Nie, nie jestem. Mama nie żyje. Więc może byś był dla mnie trochę milszy. Jestem twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amir zginął. Jesteś Jade, prawda? Tak. Chciałem ci podziękować za ratunek i powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam wam życie. Tak, zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. Żadnych eksplozji, Rahim. No, co tam, Rahim? No. I co? Zdałem? Mogę poznać Brekena? Weź się najpierw przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju, numer 194. Coś nie tak z moimi ciuchami? Do roboty, jaką przydzieli ci Breken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. Dobra. Idziemy się przebrać. To było piętro niżej, jeśli dobrze pamiętam. I tutaj. Wbijamy. A tutaj mogę coś wziąć? To jest radio, tylko to jest mój pokój. Dobra. Pokręciłem się. Wytyfy. Ej, no what the fuck? Jak tam? Nadal boli? W porządku. Czemu tu? Czemu? Czemu? Co się? 194, Jezu. Ale wtopa. Nie byłbym na skraju przemiany, gdybyśmy nie... Ale wtopa. Nie wiem, mi się wydawało, że 184. Więc tutaj. I tutaj. Tak, i torba z ciuchami. To jest twoja skrytka. Możesz tu zmieniać stroje, a także przechowywać dowolne przedmioty. Gdy uzyskasz wyższy poziom przetrwania, otrzymasz dostęp do nowych strojów. Okej. Więc załóż czyste ubranie, przebierz się. Okej. Co teraz? Dobra, Rahim, jestem gotów. Gdzie znajdę Brekena? Nie tak szybko, stary. Jak chcesz z nami zostać, musimy sprawdzić, czy się nadajesz. Zabieraj dupę na trening. Trening? O czym ty mówisz? Idź na górę. Już masz niedaleko. Jej, idziemy trenować. Super. Tu jest, ciśniemy na górę. Tak. Dlaczego zombiaki nie lubią kości? A tam ci opowiadają kawały. Suchary w zasadzie. Hello? Rahim, nie widzę cię. Gdzie jesteś? Blisko. Co ty chcesz nas zabić? Znaczy mnie. Hej, na co czekasz? Chodź no tu. Ono tu. Naciśnij i przytrzymaj spację, aby skoczyć i złapać się krawędzi, na którą patrzysz. Pamiętaj, żeby spojrzeć myszką na krawędź, której chcesz się złapać. Możesz wykonać tę akcję stojąc, idąc lub biegnąc. Okej. Wbijamy. I w prawo. I tutaj. Na pewno ci się spodoba. Mamy tu piękny widok, bez dwóch zdań. I górą ciśniemy. Biegnij! Biegnij, pokaż, jak potrafisz sprintować. Rahim już czeka. I raz, dwa. Dobry. Witaj na fitnessie. Na początek musimy cię nauczyć biegać. Zaraz, jak to nauczyć biegać? Rób tylko, co ci powiem, okej? Dobra. Skacz na te worki w dole. Chyba cię pogrzało, człowieku. Odbiło cię, zabije się. Nie bądź cykor. Nie no, jaja sobie robisz? No to patrz. Moja noga! Nie ruszaj się! Sprowadzę pomoc!
Jaja sobie z ciebie robię! Ty głupi gnoju! Co? Nie znasz się na żartach? No chodź! Skacz tu na dół! Chryste, panie... Ale z niego żartowniż, uśmiałem się po pachy. I hop! Możesz mordę! Jasny win! Niezła jazda, co nie? Ale weź się jeszcze nie podniecaj. Będzie lepiej. Żeby przeżyć na zewnątrz, musisz wykorzystać otoczenie. Większość zombiaków słabo się wspina, więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla ciebie. Przygotowałem ci parę typowych sytuacji. Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzisz. No dobra. I jademy. Czasem lepiej czołgać się przez niskie, wąskie przejście. Zombiakom będzie ciężko cię gonić. I jeszcze w prawo. Okej. Okay. I tutaj. Jak już ruszysz biegiem, staraj się nie zwalniać. Na zewnątrz, jak się zatrzymasz, to raczej umierasz. I hops. Nieźle. Jak na nuba. Czemu mi od nubów wyzywasz? Dobra. I tu. I hops. Pociągnij się. I hops. Dobra, właśnie rusztowanie. I nie spadnij, bo na dole nie ma żadnej siatki. Okej. Okay. I teraz tutaj. 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 Chwyć się i podciągnij. Aha, nie tutaj. Okej. Okay. Tutaj. I jedziemy. Robię to strasznie szybko, ale tak jak mówiłem, no... przechodziłem to raz i już wiem po prostu co i jak. W związku z czym nie ma sensu, żebym teraz spowalniał odcinek, bo w tym samym czasie możemy zrobić więcej. Aha, w lewo. I hops. Dobrze. Okej, okay. Czas na prawdziwy test. Wracaj na dźwig. Po drodze użyj wszystkiego, czego się da. Mówisz? To idziemy. Hop, 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 hop. Szybciej. Tamten już drzwi chyba przestawia. Aha, okej. Okay. I tutaj. I się złapał pięknie. Niespecjalnie. W liceum byłem w zespole lekkoatletycznym. No, to jesteś cholernym sawantem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. He, jestem dobry. Wiecie co? Ogarnęliśmy trening. Potem nie wiem już, jak się dalej fabuła rozwinie, ponieważ dalej już nie grałem. A nie chcę, żeby nam się jakoś to specjalnie przedłużało, w związku z czym, że mamy już prawie 25 minut. Także zapraszam was serdecznie do oglądania serii Dying Light. W moim wykonaniu będzie ona dosyć specjalna, bo jestem osobą o słabych nerwach. Także będzie dużo, dużo krzyków, jak się akcja rozwinie. Może jakoś fajnie serię rozwiążę. Jakoś to rozplanuję, żeby było po prostu ciekawiej. Odcinki będą się pojawiały codziennie o godzinie 10 rano. Czy będą się pojawiały dwa razy w tygodniu? O tym będę informował na Facebooku. Dwa razy w tygodniu, dwa razy dziennie, nie dwa razy w tygodniu. Zapraszam na mojego Facebooka, facebook.com/araulenplay, ponieważ nieraz może się zdarzyć tak, że nagram więcej i mogę wrzucić dwa odcinki jednego dnia. Także jeśli chcecie być na bieżąco, śledźcie mojego Facebooka, będę tam zapodawał linki. Będę tam zapodawał linki do mojego... do moich filmów. Będę informował, kiedy jaki film się pojawi, czy są dwa i tak dalej. Także w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!